Dzień dobry, moi kochani widzowie. Jesteście dla mnie jak przyjaciele i rodzina. Tylko z wami mogę się podzielić moimi przemyśleniami i zrealizować swoją pasję do gadania. Przyszło mi właśnie do głowy, że takie filmy, w których mówię o jakichś takich ogólnych, bardziej tematach, mógłbym nagrywać na zewnątrz. To by, prawda, wyszedłbym z domu. Ja nie wiem, czy to jest bezpieczne. Na zewnątrz czyha tyle zagrożeń. Można się zgubić, można dostać ataku agorafobii, można się przeziębić, chociaż nie, ja już jestem przeziębiony, to się nie liczy. Można na przykład spotkać elektorat PiSu. To wszystko są pewne zagrożenia, ale chyba podejmę je dla was. Będę hardkorem, wyjdę z domu bez potrzeby. No bo na przykład jak idę do pracy albo do sklepu, to mam potrzebę, a teraz wyjdę, prawda, bez potrzeby. To już możecie mówić hardkor. No i, ale to od niedzieli. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest piątek wieczór, więc pewnie w sobotę wyjdę i coś dla was nagram, ale póki co, no to jeszcze jedźmy po staremu. Oto pamiętacie być może, jak opowiadałem wam o raporcie NIK-u, który wykazał, że działania rządu w czasie pandemii koronawirusa były chaotyczne, nieskuteczne i pociągały za sobą ogromne koszty, które trudno w jakikolwiek racjonalny sposób uzasadnić. Tak wynika z raportu, który opublikował NIK. Pan prezes NIK-u, pan Marian Banaś, niewątpliwie wykazał się odwagą, że coś takiego opublikował. Polska, moi drodzy, według mojej prywatnej, subiektywnej oceny, nie jest państwem prawa. W Polsce wykształciła się nowa burżuazja, która stoi ponad prawem. Na przykład kobieta będąca premierem może przelać na konto firmy swojego męża dwie bańki bez jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia. Na przykład można sobie polecieć na Wyspy Kanaryjskie, prawda, za państwowe pieniądze. Na przykład można dokonać aktu wandalizmu w miejscu publicznym i nie ponieść tego żadnych konsekwencji. I tak dalej, i tak dalej. Mógłbym tak wymieniać w nieskończoność. To między innymi odwadze pana prezesa Banasia zawdzięczamy to, że do wiadomości publicznej przeciekły informacje o tym, o czym ja mówiłem już w 2020 roku na filmach, na których źli ludzie z YouTube'a no niestety nie byli w stanie skonfrontować się z prawdą, więc filmy usunęli. Mówiłem już wtedy, że szpitale tymczasowe tak zwane stoją puste i generują koszty. I teraz mam ogromną moralną satysfakcję, że dokładnie to samo potwierdził raport pana prezesa Banasia. W jaki sposób, na czym opierałem wtedy to stwierdzenie? No, kiedyś, moi drodzy, wtedy byłem półtora roku na świadczeniu rehabilitacyjnym, poszedłem na wizytę do kardiologa, ale tak się jakoś zgubiłem, że trafiłem niechcący przez przypadek do szpitala tymczasowego. I szukając kardiologa, błądziłem sobie po tym szpitalu i miałem okazję zobaczyć, że tam nie ma żadnych chorych. No ale nieważne. W każdym bądź razie nasza władza, zamiast przeanalizować raport, wyciągnąć z niego wnioski i podjąć działania naprawcze, podjęła działania, moi drodzy, naprawcze, ale nie w kwestii wykazanych uchybień, tylko w kwestii grillowania prezesa Banasia. Oficerowie frontu propagandowego, którzy dla władzy zrobią wszystko, no dopóki władza jest władzą oczywiście, podjęli atak na nieszczęsnego prezesa Banasia, oczywiście jako ludzie honorowi, prawda, rycerze pióra, zaczęli od ataku na jego syna. No brawo panowie i panie, prawda, jesteście wzorem szlachetności i rycerskości. Europejczycy w każdym calu,
dziedziczki i dziedzicowie Zawiszy Czarnego, Juranda ze Spychowa i całej reszty. Oto na portalu wp.pl swoją drogą otworzyłem sobie ten artykuł i jeżeli spojrzycie teraz na monitor, tutaj koło słów WP wiadomości widzę ukraińską flagę. I powiedzcie mi, bo ja jestem prostym chłopakiem z Nowej Huty i tego nie rozumiem, ale może wy rozumiecie, dlaczego ja tu nie widzę polskiej flagi, tylko ukraińską? Nie wiem, być może WP.pl to portal ukraiński. PL to nie wiem, może to jest skrót od wyrazu plotki? Nie wiem. Jeżeli wiecie, dlaczego jest tu flaga ukraińska, a nie ma polskiej, to możecie mi napisać w komentarzu, bo ja tego nie ogarniam. W artykule tym czytamy, że znaleziono taśmy na pana prezesa Banasia. Władza nasza, moi drodzy, pod wodzą pana Kaczyńskiego, czyli PiS, partia rządząca, partia sprawująca władzę, rozwiązuje spory za pomocą taśm, które zbiera na swoich przeciwników. I oto na taśmach, które zebrano na pana prezesa Banasia, ciekawe, czy założono mu podsłuch? No chyba tak, w telefonie albo w mieszkaniu. I drodzy panowie, którzy to zrobiliście, oczywiście jestem pewien, że możecie pokazać nakaz prokuratorski albo sądowy na założenie podsłuchu, bo no, gdybyście nie mieli takiego nakazu, to byście po prostu popełnili przestępstwo. Przypomnę, że syn pana prezesa Banasia, Jakub Banaś, startuje w wyborach. No i co też to czytamy? TVP Info opublikowała fragment taśmy z rozmowy szefa NIK Mariana Banasia oraz znanego konstytucjonalisty profesora Marka Hamaja. Nie Hamajaja, tylko Marka Hamaja, moi drodzy, nie pomylcie się. Według TVP Info obaj rozmawiają o kontroli nad Konfederacją i chęci odciągnięcia jej od ewentualnej koalicji z PiS. No to akurat bardzo dobrze, że o tym rozmawiają, bo ja nie chciałbym, żeby Konfederacja weszła w koalicję z PiS-em. W żadnym razie bym tego nie chciał. W ostatni dzień kampanii wyborczej TVP Info opublikowała fragment taśmy z rozmowy szefa NIK-u, pana Banasia, oraz byłego wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu Marka Hamaja. Do rozmowy miało dojść latem 2023. Nagranie rozpoczyna się od Banasia, który mówi do prawnika, żeby tam przekazał informacje. Moi drodzy, nawet nie będę tego czytał. Widzicie sami, jakimi metodami walki politycznej posługuje się PiS. Podsłuchy, zbieranie haków. NIK, moi drodzy, jest niezależną instytucją, której celem, której zadaniem jest właśnie kontrola organów państwa. I to NIK ratuje nas przed popadnięciem w anarchię i pandemonium niekompetencji i złej woli. Jakiekolwiek wywieranie wpływu na NIK jest czymś bardzo, bardzo złym. A już wywieranie presji na prezesa NIK-u poprzez wywieranie czy ataki na jego syna, na jego rodzinę, no to jest już po prostu przerażające. To jest już po prostu przerażające. Co będzie następne? Może zagrożą, tak jak Ubecja robiła, zagrożą, że jego na przykład wnuka rozjadą ciężarówką? No wszystko moim zdaniem jest możliwe. Osobiście uważam, że pan prezes Banaś z poświęceniem wykonał zadanie, które przed nim postawił naród polski. Życzę panu, panie Banaś, wytrwałości i dziękuję za to, że jest pan prawym i uczciwym człowiekiem i dziękuję za pana odwagę w pełnieniu obowiązków zawodowych. Kiedyś, panie prezesie, przyjdzie taki czas, bo nic nie jest wieczne, więc kiedyś dożyjemy czasu, kiedy PiS nie będzie już sprawował władzy w naszym kraju. I wtedy niezależne sądy polskie
wydające wyroki w imieniu narodu polskiego, rozpatrzą wszystkie zarzuty i odnośnie pandemii, i odnośnie ataków na pana prezesa. Skąd wiem, że rozpatrzą? No, bo ja sam złożę takie zawiadomienia, moi drodzy, jak przyjdzie odpowiednia pora, bo na razie to sprawa zostałaby zamieciona pod dywan, jak to się mówi. Mam takie miłe poczucie, że niezależnie jak bardzo władza mojego kraju się stoczy, jak bardzo sięgnie po metody z poradnika z Buja Madeja, to będzie ktoś taki jak pan prezes Banaś, który powstrzyma te zjawiska. Dziękuję wam za uwagę. Na koniec chciałem wam powiedzieć, że trzeba doceniać takich ludzi jak pan prezes Banaś. Niestety jest ich niewielu w naszym kraju, a tylko oni są w stanie powstrzymać władzę, która, jeżeli dopuści się nieprawości, łajdactwa, jeżeli zabraknie takich ludzi jak pan prezes Banaś, to niestety będziemy na łasce osób, na których łasce byśmy być nie chcieli, w każdym razie ja. Dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam. Strzałka.